Zapytał się Jasiu, co to jest Boże ciało i co kapłan niesie takiego białego, ukrytego w monstrancji. Opłatek, chleb, kruchy. Ale ten oto kruchy chleb, sam Pan Jezus, poprzez usta kapłana, swoją mocą przemienia na tym ołtarzu w swoje ciało. Opłatek, chleb staje się ciałem. W Najświętszej Eucharystii zawiera się nasze całe duchowe dobro, całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha, nasz chleb żywy. Chrystus cały, Bóg i człowiek, staje się obecny w tym sakramencie przez przemianę na ołtarzu, którą dokonuje sam Jezus Chrystus poprzez swoje sługi, poprzez kapłana. Postacie chleba i wina po przeistoczeniu nabierają już nowego znaczenia i nowego zadania, ponieważ nie są już pospolitym chlebem, nie są pospolitym napojem, lecz znakiem rzeczy świętej i znakiem duchowego pokarmu. Ten konsekrowany chleb i wino są rzeczywiście ciałem i krwią Chrystusa obecny na ołtarzu. Co nam daje obecność Jezusa w tym Najświętszym Sakramencie? Po co ja mam spożywać to ciało? Podobnie jak konieczne jest, by życie biologiczne podtrzymywać i wzmacniać odpowiednim pożywieniem, tak życie nadprzyrodzone też musi być karmione właściwym pokarmem. Tym pokarmem dla mnie, dla Ciebie jest ciało Jezusa Chrystusa. Niech każdy z nas podczas procesji Bożego Ciała, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, z wiarą przyjmuje żywą obecność Jezusa Chrystusa, który przychodzi do Ciebie, przychodzi do mnie. Niech każdy z nas nawiąże żywy dialog z Nim. On przychodzi do nas, przychodzi, by nam błogosławić, przychodzi, by odwiedzić Ciebie, odwiedzić Twój dom, Twoje miasto, Twoje zagrody. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten trwa we mnie, a ja w nim. To powiedział Jezus Chrystus.